Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i dzisiaj szybki news. Na pewno już wiecie, jeżeli ktoś nie wie, bo nie miał czasu się zagłębiać właśnie w informacje z dnia dzisiejszego, no to to, co jest ciekawe, to wreszcie do sprzedaży, może nie do sprzedaży, ale został oficjalnie zaprezentowany pierwszy Samsung z Tizenem. No i generalnie możecie sobie przeczytać, jeśli chodzi o poszczególne, nie wiem, parametry i tak dalej, jeśli chodzi o ten telefon. On zostanie na razie i tak tylko pokazany, wypuszczony w Indiach. No dobra, ale chciałem wam przedstawić moją opinię w ogóle o samym Tizenie, bo właściwie zawsze jakoś pomijaliśmy ten temat. No i trochę też powiedzieć o Z1C. Okej, jak dobrze wiecie, no na pewno kiedyś widzieliście ten telefon, czyli Samsunga Z, czyli pierwszy telefon, który w ogóle miał być oparty o Tizena, ale coś tam nie wyszło. W sensie przedłużano to, bo to już miało być w zeszłym roku, później zmieniono to oczywiście. No i tak, kwestia jest tego taka, że niestety albo istety Z1 zaczyna od bardzo, ale to bardzo niskiego pułapu. No dlaczego? No bo to jest bardzo budżetowy telefon, przeznaczony na teren Indii właśnie i jakby nie bez powodu. Tylko jeszcze jakby kilka słów wstępu odnośnie samego Tizena właśnie, czy Tizena, żeby poprawnie to wymawiać. Czy to jest dobre, czy złe rozwiązanie? Generalnie na pewno dobre, biorąc pod uwagę, że Samsung też chce się uniezależnić od Androida. Wiadomo, że jakby platforma Androida jest najbardziej popularna, jeśli chodzi o w ogóle wielu producentów. Dodatkowo na pewno wiele osób po prostu chce kupić sobie urządzenie z Androidem, biorąc pod uwagę wiele usług, które one jakby wplatają tutaj i tak dalej, i dzięki temu jakby przenosząc się między poszczególnymi urządzeniami za dużo nie tracimy. Tizen oferuje no, kilka ciekawych rzeczy, no mianowicie przede wszystkim no, ma być szybszy, jest bardziej zoptymalizowany i tak dalej, no bo jest robiony od podstaw konkretnie na dany model, podejrzewam, jakby to jest też lekarstwo. Zresztą no myślę, że to jest właśnie ten największy plus, jeśli chodzi o iOS-a. Więc myślę, że tutaj właśnie no to też będzie duży, duży plus. No ale zaczyna się to od tego. I bazując w ogóle na tej zdanie, że ma on niby podobno, bo nikt tego nie widział, przynajmniej ja nigdzie nie tego nie wyczytałem. Ma obsługę jakby wspierania wszystkich aplikacji z Google Play, czyli nie dostajemy systemu, który jest powiedzmy wykastrowany i w ogóle nic nie można na nim robić. Dodatkowo Z1, jeśli chodzi o Indie, dostaje bardzo duże portfolio w przypadku jakichś tam dodatkowych muzyk, filmów i tak dalej. To jest akurat karta przetargowa, no bo biorąc pod uwagę specyfikację urządzenia, ale z drugiej strony cenę, no warto powiedzieć o tym, że zaczyna się robić ciekawie. To jest dobry ruch ze strony Samsunga, że wypuszcza na początku bardzo budżetowe urządzenie, bo nawet jeżeli coś, że tak powiem, gdzieś w praniu wyjdzie nie tak, w sensie coś zacznie wolno chodzić i wieszać się, będą jakieś problemy z kolejnymi aktualizacjami, z jakimś wsparciem tak dalej, no to zaczyna się od budżetowca, który może mieć tylko w górę tak naprawdę. Jeżeli to będzie wszystko fajnie wyglądało, wszystko fajnie chodziło i tak dalej, no to może być później tylko lepiej. No a specyfikacja, no tak jak widzicie zresztą, tutaj mamy dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz, niecały gigabajt pamięci RAM, 4 GB wbudowanej pamięci z możliwością rozbudowy do 64 GB. No to jest taka bardzo niska specyfikacja, biorąc pod uwagę jeszcze baterię 1500 mAh. No nie wiem, albo Tizen jest tak świetnie zoptymalizowany, no i nie będzie wcinał tej baterii, albo faktycznie no, okaże się to wielką porażką moim zdaniem. Zresztą 4-calowe jest małe urządzenie, biorąc pod uwagę z drugiej strony no takie archaizmy troszkę, bo 3,1 megapiksela to naprawdę jest bardzo, bardzo mało. No przecież to jest w tych tabletach, którym się właściwie nie powinno robić nawet zdjęć moim zdaniem. Więc no te 3,1 wskazuje na to, że to jest po prostu budżetowe urządzenie, zresztą które kosztuje chyba około 100 dolców, więc tam 350 zł, zresztą tutaj tak na Galaktycznym też było. 350 zł, 335 zł mniej więcej. No i tak, no i generalnie przednia kamera, która niby ma wykrywanie twarzy, tak dalej, do selfie i tak dalej, a to jest tylko VGA, no to
to też samo przez się mówi. No dobra, ale jakby nie narzekając zupełnie, bo wiadomo, że to jest bardzo niski model, no w bardzo dużym stopniu nawiązuje do istniejących modeli. Okej, mamy tutaj kwadratowy przycisk i to jest jakiś taki bardziej właśnie powrót w stronę Samsunga Galaxy S2. Oczywiście tam też było to w prostokącie, ale nawet w S1 już było trochę bardziej w kwadracie, więc no jakby wracają do tamtego designu. Może troszeczkę też, żeby odróżnić to od urządzeń z Androidem, no nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, ale tak, dużo rzeczy będzie bardzo podobnych, jeśli chodzi o wygląd, będzie uproszczone strasznie. No nie pokazali jakoś super dużo tutaj, jeśli chodzi o, nie wiem, same rendery zdjęcia tego urządzenia, no ciężko cokolwiek powiedzieć tak naprawdę. No myślę, że to jest na pewno dobry krok. To jest dobry krok pod tym względem, że Samsung, żeby rozwijał swoją platformę, bo mimo wszystko, nawet jeżeli z Androidem będzie wszystko szło ok, rzeczywiście nowy TouchWiz w S6 będzie przebudowany od zera i tak dalej. Chociaż sam nie wiem, czy to tak rzeczywiście będzie, ale jeżeli będzie dużo zmieniono i będzie lepiej chodził, to oczywiście na plus. A Tizen swoją drogą. Niech Samsung rozwija swoją technologię, czy tam jakiś współpracuje nad softem, który gdzieś tam pozwoli się kiedyś uniezależnić. Tym bardziej, jeżeli to faktycznie będzie fajnie zoptymalizowane i będzie to konkurencja później i będą wprowadzać tych modeli coraz więcej. Zastanawiam się troszkę, jak to będzie później wyglądało, jeśli chodzi o globalną sprzedaż, jeżeli na przykład będziemy mieli już flagowce, jeśli chodzi o Androida i o Tizena i one rzeczywiście będą sprzedawane na całym świecie. No wiadomo, no, liczy się jakby liczba sprzedanych sztuk, a Indie akurat są dobrym miejscem, no bo technologia nie jest jakoś tam super zaawansowana, dużo osób potrzebuje właśnie takich budżetowych telefonów, jest bardzo dużo osób w Indiach, więc ten rynek jest może dużo wchłonąć, mi się wydaje, głównie też o to chodzi. No poza pomijając już to, że sami dobrze wiecie, bo na pewno się interesujecie wszystkimi urządzeniami, które wyprodukowali Chińczycy, więc ten chiński rynek naprawdę zaczął się robić konkurencyjny. Nawet dla Samsunga, myślę, więc no, tak to wszystko wygląda. Tutaj macie jakieś dodatkowe specyfikacje, oczywiście będziecie mieli w opisie link, żeby sobie jakby zobaczyć to. No zobaczcie z drugiej strony, że dużo rzeczy jest takich bardzo podobnych w Androidzie, jak tryb prywatny, bardzo niskie zużycie energii, jakieś to chyba jest coś ciekawego, że wysyłanie, a nie, to jest wiadomość alarmowa tak zwana, o tyle. Zabezpieczenia, więc myślę, że naprawdę bardzo dużo będą bazować na doświadczeniu zdobytym na Androidzie, a jak to faktycznie wyjdzie i czy rzeczywiście będzie się to sprzedawać i odniesie to jakiś sukces, to zobaczymy. No, bardzo ciekawe zestawienie, jeśli chodzi o zmianę chociażby tych prostych jakichś tam elementów, jak tutaj zasięg. No, gdzieś tam to trzeba rozróżnić te rzeczy, jeśli chodzi o Androida i myślę, że w takich miejscach gdzieś tam po prostu będą takie drobne myki, ale w dużej części po prostu Tizen będzie wyglądał tak jak TouchWiz, gdzieś tam zbliżony, więc tak to wygląda. Dajcie znać, co wy myślicie w ogóle o takim rozwiązaniu, że wreszcie ten telefon z Tizenem się pojawił. Czy bylibyście zainteresowani? Tym bardziej, że to ma 335 zł kosztować. Wiadomo, może w Polsce być trochę drożej, ale mimo wszystko tania oferta, tani budżetowy telefon. Czy to jest coś dla was? Dajcie znać, co myślicie, jakie widzicie szanse, jeśli chodzi o Tizena właśnie w Polsce i w ogóle na świecie. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.